Witajcie serdecznie. W tym odcinku chciałem Wam pokazać różnicę między dwoma bardzo mylonymi wyrazami village i country. Oba te słowa tłumaczymy na język polski wieś, stąd Polacy je bardzo mylą. Na początek przypomnijmy sobie, że country to jest też kraj, ale zwykle wtedy będziemy mówili a country. Natomiast jak mamy the country, to właśnie mówimy o wsi. I teraz jaka to jest wieś? No trzeba byłoby to zestawić ze słowem the city. I teraz the city i the country nie mamy na myśli żadnych miejscowości. To są bardziej swego rodzaju zjawiska. I teraz jakie zjawiska są związane z the country? Calutki obszar poza miastem, czyli z dala od zgiełku i hałasu. Nie mamy na myśli żadnej miejscowości, po prostu ten obszar. Czyste powietrze, czysta woda, brak zanieczyszczenia, śpiew ptaków, zieleń, sielanka, cisza, spokój. Oczywiście mogą być też pewne negatywne rzeczy z tym związane, na przykład brak pracy. I przeciwieństwem do tego jest the city, czyli cały obszar znowu poza wsią, związany z miejscowościami, fabrykami i tak dalej. I z czym to może być związane? Zanieczyszczenie, hałas, zgiełk, betonowisko, korki, tłumy, ale oczywiście mogą być to też pozytywne cechy typu dużo pracy, teatry, kina, szkoły, rozrywka. I teraz na tym całym obszarze poza miastem ludzie mieszkają w pewnych miejscowościach i właśnie mieszkają we wsi, w sensie wioska. I wtedy używamy słowo a village, czyli jest to wieś jako miejscowość. To może być też bardzo mała wieś, wtedy powiemy a hamlet. To jest taka bardzo mała wieś, gdzie jest parę domów na krzyż. Natomiast tutaj, w tym obszarze miejskim, czyli znowu wszystko poza wsią, ludzie też mieszkają w miejscowościach, zwykle miastach. I jeżeli to jest bardzo duże miasto, typu Kraków, Warszawa, Wrocław, to powiemy a city. Natomiast jeśli to jest mniejsze miasto, typu powiedzmy Nowy Targ, my czasami powiemy miasteczko, to powiemy a town. I teraz przygotowałem Wam kilka przykładów, żeby pokazać, jak te słowa używać. Kiedy powiemy country, a kiedy powiemy village. Pierwszy przykład. Zawsze chciałem mieszkać na wsi. To przecież ta osoba nie ma na myśli żadnej miejscowości, tylko ona właśnie marzy o takiej sielance, ciszy, spokoju. W jakimkolwiek terenie, poza miastem, poza zgiełkiem. Czyli I have always wanted, present perfect, bo jakby do tej pory. I have always wanted to live in the country. I tak naprawdę to in the country to jest skrótem od in the countryside. Śmiało możemy podmienić na in the countryside. Drugi przykład. U nas na wsi nie ma straży pożarnej. Tym razem osoba nie mówi o ciszy, spokoju, tylko o naszej miejscowości. Czyli właśnie będzie użyte słowo village. Czyli there is no fire brigade in my village. Kolejne zdanie. Ludzie, którzy mieszkają na wsi, często szukają pracy w mieście. Tu mówimy już o tym zjawisku mieszkania na wsi, w tej sielance, że ci ludzie mają problemy z znalezieniem pracy. Kolejne zdanie. Ludzie, którzy mieszkają na wsi, często szukają pracy w mieście. Tu mówimy znowu ogólnie, czyli ludzie, którzy mieszkają na tych terenach poza miastem. Nie mamy na myśli żadnej konkretnej miejscowości. Szukają pracy w mieście, też nie mamy na myśli żadnego miasta. Tylko w tych terenach, w obszarach, gdzie są fabryki i tak dalej. Czyli people who live in the country often look for jobs in the city. I ostatnie dwa przykłady. Kozia Wólka to mała wieś rybacka. Tym razem mamy na myśli konkretną małą miejscowość, czyli użyjemy słowa village. Kozia Wólka is a small fishing village. Życie na wsi jest dużo trudniejsze niż w mieście. Z tym razem nie mamy na myśli żadnej miejscowości, tylko ogólnie. Życie na wsi w tej sielance, wbrew pozorom, może być dużo trudniejsze niż życie w mieście. Czyli life in the country is far more difficult than life in the city.